Proszę Państwa, dokładnie rok temu stałem tutaj przed Państwem o tej samej porze, prawie że godzinowo byliśmy równo i miałem dużo łatwiejsze zadanie, bo było tylko pytanie, jak długo trzymać te jabłka, żeby zmaksymalizować zyski, bo ceny były bardzo wysokie, jabłek w całej Europie brakowało i tylko była kwestia, czy osiągniemy, czy przekroczymy magiczną cenę 2,53, o takich rzeczach ludzie dyskutowali. Oczywiście sezon skończył się tak, jak się skończył, natomiast mówię o poprzednim sezonie, natomiast w tym roku sytuacje mamy diametralnie różne. Wydaje mi się, że mimo całego skomplikowania tej sytuacji warto przyjrzeć się po raz kolejny, zastanowić się, co dzieje się na rynkach europejskich, a nawet na światowych i popatrzeć, jak to wpływa bezpośrednio na sytuację polskich sadowników. O czym w tym roku rozmawialiśmy, jeśli chodzi o polskie sadownictwo? Eskimos, przemysł, piła spalinowa. I to niestety, to jest dosyć smutna sytuacja, że o czym już tutaj wcześniej Luis Pan wspominał, że tak na dobrą sprawę sadownicy pozostali sami sobie w momencie, kiedy naprawdę cała branża znalazła się w trudnej sytuacji. Chciałbym, żebyście Państwo, to przygotowałem na konferencję we Włoszech, bo to bardzo dobrze obrazuje, to dopiero wtedy pokazuje, od czego tak naprawdę uzależniona jest produkcja w Polsce, jakie są jej kierunki. Zwróćcie Państwo uwagę, to też można potem dyskutować, gdzie my możemy tych owoców więcej sprzedać. Zwróćcie Państwo uwagę, rynek krajowy to jest niewiele więcej niż 15%, natomiast przetwórstwo oczywiście w zależności od roku to jest połowa, nawet 55% polskich jabłek. I jedyne, co my możemy zrobić w tej chwili, to próbować zmienić proporcje w poszczególnych tych segmentach. Zwróćcie Państwo uwagę również na kraj, na świeży rynek, że w tej chwili szacuje się, patrząc, no licząc, że 500 000 ton Polacy zjadają jabłek, to proszę Państwa, supermarkety już sprzedają ponad połowę tych jabłek. Inne kanały sprzedaży, takie bardziej tradycyjne, to jest połowa. Jeżeli chodzi o eksport, pamiętajcie Państwo, że ta Unia Europejska to nie są te kraje najlepiej płacące, typu Niemcy, nie wiem, Francja czy Wielka Brytania, ale to są nowe kraje unijne, chociażby Rumunia, tam gdzie sprzedajemy najtańsze jabłko. I przetwórstwo, jeżeli chodzi o przetwórstwo, tutaj niektórzy od razu zgrzytają zębami, ale proszę Państwa, tak żebyście wiedzieli, 85% to jest koncentrat soku jabłkowego, natomiast rośnie produkcja tego soku typu NFC, nie z koncentratu. I proszę Państwa, starałem się delikatnie pisać o tym, bo czasami słów brakuje i człowiek stara się to zrobić dyplomatycznie. Natomiast, no niestety, ten rok bardzo dobitnie pokazał, jak duża jest przewaga i zorganizowanie przemysłu przetwórczego w Polsce i jak doskonale są w stanie wykorzystać rozdrobnienie i brak solidarności. To słowo, myślę, że ciśnie się wszystkim na usta sadowników, jeżeli chodzi o sposoby sprzedaży owoców, szczególnie na przemysł. No bo proszę Państwa, jak wytłumaczyć, że ktoś przy kosztach produkcji normalnych 65 groszy, 70, wozi jabłko po 8 groszy na przemysł. Nie wiem, dla sportu, z kolegami chce się w kolejce na skupie spotkać. A z drugiej strony pomyślmy sobie też, rok temu zakłady płaciły złotówkę. I nikt z sadowników nie myślał o tym, że dobra, dajcie mi 50 groszy, ale za rok też dajcie 50 groszy. I tu jest niestety ta brutalne oblicze kapitalizmu, dlatego jest podaż, popyt. I tutaj byłaby szansa na to, żeby w lepszy sposób nasze władze się włączyły, chociażby sprawdzenie bardzo dokładne, było śledztwo na temat zmowy cenowej, monopolu. Natomiast ewidentnie widać, dla mnie najważniejsze jest to, zakłady są doskonale zorganizowane, świetnie funkcjonują i tak na dobrą sprawę najlepsza informacja po sezonie, ile było jabłek w Polsce, to wbrew pozorom pochodzi od zakładu. Niewielka grupa sadowników jednak zdecydowała się no, nie zbierać tych jabłek. One zostały tak powiedziałem, zmulczowane. Natomiast ruszył program firmy Eskimos. Oficjalnie nie jest to program rządowy, bo taka pomoc wymagałaby zgody Unii Europejskiej.
Eskimos właśnie chwali się na swojej stronie internetowej, że został poważnym graczem na rynku i wpłynął na stabilizację tej ceny. To znaczy, że cena w tej chwili dochodzi, powiedzmy, te 25, nawet 30 groszy. Ale trzeba też zwrócić uwagę, że jest inny czynnik, który na to wpłynął. To jest to, że w Chinach jest bardzo mało jabłek. W związku z tym również Amerykanie podnieśli ceny na koncentrat soku jabłkowego, więc zakłady po prostu są w stanie zapłacić więcej. Pytanie teraz, czy byłyby w stanie przez cały sezon płacić te 25 groszy. Dzisiaj tego nie wiemy, ale być może tak by było. Duża dyskusja, proszę Państwa, toczy się wokół projektu umów kontraktacyjnych. Minister Ardanowski zapowiada, że to rząd przygotuje swoją propozycję. Bo należy pamiętać, że takie umowy kontraktacyjne to jest broń obosieczna, bo z jednej strony gwarantuje sadownikowi ustalone ceny, no ale co w momencie, kiedy z jakichś tam przyczyn tych jabłek u sadownika zabraknie? A wiadomo, że są to przyczyny naturalne, chociażby pogoda, przebieg sezonu i tak dalej. Więc tutaj to jest dosyć trudna sprawa. Natomiast, tak jak widzieliśmy też na poprzednim slajdzie, połowa polskich jabłek trafia do zakładów przetwórczych, w związku z tym co roku będzie ten temat niestety wracał.